jeżeli chodzi o program, czy ten astrologiczny i ukazanie mody, to jest wycinek, fragmenty pokazów. To pokazy są całe. Staram się pokazać całe, ale przede wszystkim to, co moja koleżanka Katarzyna Sobczyńska tutaj pokazuje. Też jest tutaj wywiad razem z Kasią. I Kasia jest osobą, która rozmawia. Ja już tutaj rozmawialiśmy razem z Kasią, że ja się na tym nie znam. Ja nie jestem od mody. Oczywiście, że projektuję też modę i też coś tam. Mam jakiś taki, powiedzmy, że gust, chociaż już ten gust został bardzo wypaczony poprzez mój pobyt poza granicą. I no ja mam już własny styl, powiedzmy, że styl nie zawsze odpowiadający współczesnej młodzieży, czy też współczesnej. Ubieram się troszeczkę inaczej. To jest fakt, ale to możliwe, że przez to, że mieszkałem bardzo długo w Wiedniu dokładnie, w Austrii, potem przyniosłem się do Rosji. Z Rosji nie przywiozłem żadnej mody. To raczej w Austrii, bo tam pracowałem w dziale mody i miałem z odzieżą coś wspólnego, ale jednak Austriacy mają specyficzny gust i to wywarło na mnie jakiś taki, no powiedzmy, że styl. Tak? Zresztą, jeżeli ktoś mieszka w Holandii, to nabiera tego holenderskiego, jeżeli ktoś mieszka w Anglii, nabiera tego angielskiego. To nie jest tak, że nie ma regionów. Są regiony i my Polacy tutaj traktujemy odzież raczej po macoszemu. My jesteśmy w jakiejś sztampie i dlatego chciałem pokazać, zresztą zawsze mnie to bolało. Zawsze chciałem, zresztą to jest także znalezienie się tu w królewskiej wiedzy, w astrologii, to jest dzięki właśnie powrotowi po iluś latach właśnie w Austrii, potem w Rosji, wróciłem do Polski i chciałem zrealizować swoje marzenia. I te marzenia nie mogły być zrealizowane i dlatego się znalazłem w astrologii, żeby sobie pomóc, żeby ułatwić. I o dziwo, królewska wiedza zupełnie w inną stronę mnie zaprowadziła. To jest nie do wiary wprost, bo aż właśnie do filmowania pokazów mody, gdzie chciałem sam wystawiać. I zawsze chciałem nie być tym krytykiem, a tym człowiekiem, który będzie lansował, kiedy moje koleżanki zdobywały na złotej nitce, czy złoty naparstek, czy na wielu konkursach są jedne z najlepszych osób, najbardziej szanowanych projektantów i Kasia między innymi, przecież to jest też projektant i dlatego też podjęliśmy tą decyzję, a ja w tym momencie mówię, to dajcie znaki. I ja nie chcę się wypowiadać na temat tych znaków, ponieważ nie chcę brać danych od tych osób, bo po pierwsze może przyjdzie taki moment, że spotkamy się i będziemy sobie we dwójkę rozmawiać o sztuce. O sztuce tej przestrzeni pomiędzy astrologiem a modą. Jak to wygląda? Tam prowadziłem oczywiście dyskusję właśnie z projektantami. Jeden z projektantów, który pokazał modę męską. Jeszcze jej nie pokazałem, ponieważ to nie czas ten. Jeszcze jeden znak od byka, a więc najpierw byki, potem bliźnięta i potem po kolei, tak żeby wykończyć ten materiał, który mam. I będę starał się pokazać każdy znak. Znaczy, oczywiście, może, nie wiem, nie wszystko obejrzałem, bo nie przy wszystkich realizacjach byłem, ale będę starał się pokazać właśnie Państwu i pokazać. Nie będę omawiał tych osób, dlatego że to jest przykre. Moda jest życiem. Dzisiaj wybieramy czerw, jutro fiolet, a pojutrze czerwień. Dlaczego tak jest? Dlatego, że tak się planety ustawiają. To, czego się nauczyłem od chociażby od wielkiego dyktatora Pakora Mamy.
który także zajmował się astrologią i ja też się zajmuję astrologią. I wiem o tym, że przyjeżdżając tutaj do miasta Łodzi, wiedział o tym, że ja tutaj jestem. Że jest człowiek, który zajmuje się tak jak on. Tylko, że ja wtedy byłem zupełnie gdzie indziej. Po prostu nie wiedziałem o tym, że przyjechał. Bo gdybym wtedy wiedział, na pewno byśmy się spotkali, na pewno byśmy rozmawiali. A jednak tak się nie stało. Dzisiaj ja tutaj, te osoby, które śledzą, wiedzą, że potrafię to robić. Że potrafię zaznaczyć to, co dzisiaj pokazuję, właśnie w takich kolorach, jakich jestem, że dzisiaj niebieski, ten granat królują, że królują także króluje to, co jest związane z morzem i związane z całą otoczką morza i powiedzmy, że marynarką wojenną, którą będzie widać podczas lata, te koszulki, paski, niebiesko-białe u nas, ale mogą być przecież i czerwono-białe, ale paseczki, które kojarzą nam się. O dziwo nie wróciły tylko te kołnierzyki marynarskie, ale które kiedyś tam powrócą. Nieważne kiedy, nie będę o tym mówił, bo to już jest projektowanie, to już jest dyktowanie, a nie zdradzam tego. Zdradzam tylko projektantom, ci, którzy chcą. No i wtedy dyskutujemy na ten temat, bo są to trendy. Trendy są też. Nie jestem dyktatorem. Bardzo żałuję, że nie stałem się tym dyktatorem, ale tak życie poprowadziło. Ale dzisiaj mogę powrócić do mody i mogę w niej zupełnie inaczej funkcjonować. Funkcjonować jako ten, który archiwizuje, czy też dokument robi filmowy, który potem kiedyś będzie bardzo potrzebny. I mam nadzieję, że to zrobimy razem z Darkiem tutaj i ja w dwójkę, no i Kasia, akurat w modzie, bo w innych dziedzinach też będziemy razem. Już zaczynamy pokazywać zupełnie inne rzeczy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To do zobaczenia. Zaczynam za dużo mówić, a telefon goni. Tak, słucham?